Rozdział szósty. Cieśla Antoni Robakiewicz sądował właśnie zęzy z pokładu, gdy przybiegł zdyszany Waldek Bronowski. Panie Cieśla, milicja pana wzywa, powiedział jednym tchem. Cieśla chrząknął, opuścił sądę, pochylił się na to tworem w pokładzie i przechylając głowę w bok warknął w stronę młodszego marynarza. Zjeżdżaj. Brunowski wzruszył ramionami i powlókł się na rufę statku. Cieśno wyciągnął linkę sondy, odczytał wskazanie, po czym rzucił ją byle jak na pokład. Zaczyna się. Burknął pod nosem. Zgłoście się w kabinie pierwszego oficera, numer 21, powiedział do niego milicjant przy trapie. Skąd on wie, że to chodzi o mnie? Zastanowił się cieśla i wszedł do korytarza nad budówki. Imię, nazwisko, wiek, adres na lądzie. Jak długo pływacie? Na jakich liniach? Zarzucił go pytaniami kapitan rajski. Antoni Robakiewicz, lat 34. Mieszkam w Szczecinie przy ulicy Matejki 217-6. Pływam dziewięć lat. Ostatnie cztery lata na linii afrykańskiej, przedtem rok na Lewantyńskiej. A wcześniej, to znaczy resztę okresu, na dalekowschodniej. Co wiecie o fokus pokus w Hamburgu? Cieśla zawahał się. Taka tam podrzędna knajpa, powiedział lekceważąco. Tylko nie fokus pokus, a fokus. Ona nazywa się fokus. Bez pokus. To drugie słowo pochodzi z naszej, znaczy się marynarskiej gwary. W porządku. Więc co wiecie o tej knajpie? A co mam wiedzieć? Czy to jedna z tych na Saint Pauli? Uchm. Często bywaliście tam? To znaczy gdzie? W tej knajpie, czy na Saint Pauli? W tej knajpie. Może cztery, może pięć razy. A kiedy ostatni raz? Ostatni raz. Cieśla poruszył się na krześle i podejrzliwie zerknął na kapitana rajskiego. Po chwili odparł. Ostatni raz byłem tam w poprzednim rejsie, to znaczy... To znaczy, ile dni temu? Zaraz, niech policzę. Chyba cztery. Tak, cztery dni temu. Kurasujecie do Hamburga jak tramwaj, można powiedzieć. A czy to moja wina, że tak krótko stoimy w macierzystym porcie? Czy pan wie, że podczas tego postoju byłem tylko trzy godziny w domu? Cieśla miał zamiar żalić się trochę na ciężką i niewdzięczną dolę marynarza, ale kapitan Rajski przerwał mu: Wróćmy do tej knajpy, dobrze? Przecież nie robię panu żadnych wyrzutów. Sam pan tam był ostatnio, czy może w towarzystwie? Mowa. Taki durny to ja nie jestem, żeby po Saint Pauli chodzić w pojedynkę. Więc z kim się pan wybrał? Ja się tam nie wybierałem, zaprotestował cieśla. Po prostu wyszedłem z waltkiem do miasta, żeby chłopakowi pokazać kawałek tamtejszego folkloru. Spotkaliśmy pierwszego, no i on się do nas przyłączył. No i tak łaziliśmy bez celu. Wcale nie mieliśmy zamiaru wchodzić do tej knajpy. W niej zawsze kończyło się źle. Albo jakieś mordobicie, albo chlanie na umór, albo komuś coś ginęło. I żebyśmy nie spotkali jeszcze tego, no Sawickiego, to na łażeniu by się skończyło. Aha, więc spotkaliście starszego marynarza Sawickiego oraz pierwszego oficera Zygmunta Kowalskiego. Gdzie ich spotkaliście, to znaczy w jakich okolicznościach? Normalnie, na ulicy. Jak się ta ulica nazywa? Nie mam pojęcia, ale to było pod fokusem. Pod fokusem. I co? Uradziliście, aby wstąpić na chwilę? Nie było żadnych narad. Zwyczajnie, Sawicki zaproponował, żeby wejść i odpocząć. Zdaje się, że powiedział tak, choć ta chłopaki. Wdepniemy, nie czuję już nóg. Wstawiam. Jak na to zareagował pierwszy oficer? Normalnie. Jak wszyscy. To znaczy, że jest u was w zwyczaju drużbowanie sobie z kieliszkiem bez względu na rangę, co? Nie o to idzie. Widzi pan, Sawicki był raczej kultwą. Pierwszemu też niczego pod tym względem nie brakuje. Jak idzie o forse, to ordery rzadko kiedy się liczą. Zdziwiliśmy się. Że Sawicki proponuje kierunek, ale znając go, przyzna pan, nie sposób było odmówić. A pierwszy On sobie lubi wychylić. Rzadko, ale lubi. Pomyślał pewnie, że jest okazja do zaoszczędzenia kilku marek. Jednym słowem, wszyscy postanowiliście skorzystać z zaproszenia i Sawickiego troszkę wyżyłować. Rozumiem dużo miał pieniędzy. Tego nikt nie wie, ale pochlaliśmy zdrowo. Sawicki miał dobry dzień. Stawiał i płacił jak szczeciński jeleń. Kto to jest Waldek? Zdaje się, że powiedział pan, iż wyszedł pan do miasta z Waldkiem? Bo tak było. Waldek to jest młodszy marynarz Brunowski. Mieszka ze mną. Trzeba go wprowadzić w życie, no nie? Ta rozmowa była jakaś dziwna. Ani to przesłuchanie, ani towarzyska pogawędka. Kapitan Rajski myślał: czego ja właściwie mam się dowiedzieć o tym Fokusie? Czego szukam? O co pytać? A może rada udzielona na skrawku papieru toaletowego przez nieznanego osobnika jest próbą wyprowadzenia mnie w pole? Ten cieśna sprawia wrażenie człowieka, który nie ma niczego do ukrycia. Ale czy to prawda? Może to właśnie on podsunął mi tę kartkę. Niech pan ten fokus opisze, powiedział rozkazująco kapitan Rajski, chociaż w głębi ducha nie miał pojęcia, po co ten opis jest mu potrzebny. W ogóle, niech pan opowie, jak wyglądał ten wieczór, ze szczegółami. Co piliście, z kim piliście, o czym rozmawialiście, czy nie było kłótni, itd. Cieśla sapnął. Jakby miał za chwilę dźwignąć wielki ciężar. Panie kapitanie, zawahał się. Pan jest, zdaje się, kapitanem, prawda? Prawda. To nie był wieczór, panie kapitanie. To znaczy z początku był dzień, kiedy spotkaliśmy się. No i właśnie z tego powodu wynikła później chryja, ale dostało się pierwszemu. On miał rozładunek. Pan wie, pierwsze musi wszystkiego na statku doglądać, a on, no, nie będę ukrywał, schlał się i musieliśmy go holować. Znaczy się Sawicki i ja, bo Waldek już po kilku kolejkach był gotów i urwał nam się nie wiadomo kiedy. Jak to się zaczęło? Niech pan opowie wszystko od początku do końca. Niestety, nie wszystko pamiętam. Pan wie, filmował mi się kilka razy. No, ale co wiem, opowiem. Więc tak, weszliśmy. Nie było miejsc przy stolikach, co jest w ogóle bardzo dziwne, bo nigdy się to nie zdarzało. Usiedliśmy przy barze, na stołkach. Sawicki od razu zarządził po dużej szkockiej i bombie piwa. Dzielnie. Chciałem powiedzieć, po polsku rozpoczęliście to urzędowanie, wtrącił Rajski. Bezplanowo. Pan wie. Najgorzej jest zaczynać bezplanowo. Nikt z nas nie miał zamiaru dużo pić, ale jak się w ten sposób zaczęło do tego zapsie pieniądze, to skończyć było trudno. Tak najpas przyja dużemu piciu. Nigdy tam nie ma trzeźwych ludzi. Ona jest, wie pan, kwadratowa. Pod ścianami ma stolika, a w środku bar otoczony wąską ladą. Ta lada jest dość wysoka, stołki też i naprawdę trzeba się na nie prawie wdrapywać. Pan Mitu zdaje się chce opowiadać o wspinaczce na stołki, a ja prosiłem o coś innego, przerwał ten wywód kapitan rajski. Życzył pan sobie o szczegółach, więc myślałem: W ten sposób do niczego nie dojdziemy. Zacznijmy inaczej. Znał pan dobrze Sawickiego? Dobrze jak dobrze, ot, tak sobie. Jak wszyscy znają wszystkich na statku. Nie przyjaźnił się pan z nim? Nie. Wszyscy jesteśmy kolegami, i jak co do czego? To jeden za drugim stanie, ale o przyjaźniu nas trudno. Zresztą, Sawicki był trochę odludkiem. Małomówny, zamknięty w sobie. Wie pan, taki typ raczej nie do użycia. Przyjaciół nie miał w ogóle? Z nikim bliżej nie przestawał? Może i miał, ale ja ich nie znam. A wrogów? Coś pan, taki drąg miałby wrogów. On, panie kapitanie, jedną ręką udusiłby hipopotama. Chyba, że ktoś go po cichu nienawidził. Ale tego to ja już nie wiem. Na statku silniejszego nie było, to pewne. O której godzinie weszliście do knajpy? Około czwartej. A o której wyszliście z niej? Ba, żebym to wiedział, cieśla zrobił zbolałą minę. Musiało być po północy, bo fera już nie chodziła i musieliśmy wynająć specjalną motorówkę. Fera? Co za fera? Staliśmy przy nabrzeżu Roszeft. Z miasta inaczej dostać się tam nie można jak tylko takim wodnym tramwajem, taką werą. A ona kursuje tylko do północy. Ten młodszy marynarz Waldek, jak mu tam. Bronowski. Brunowski wyszedł wcześniej. I co? Tak we trzech zalewaliście robaka? Niezupełnie we trzech. Mogą zapalić, cieśla sięgnął do kieszeni po papierosy. Rajski zmrużył powieki i spostrzegł, że ten nadzwyczaj zrównoważony marynarz w tym momencie zaczął się denerwować. Czy takie przesłuchanie pozostaje w tajemnicy? zapytał cieśla i bezceremonialnie strzyknął śliną na podłogę. Oczywiście. To znaczy, że nikt na statku nie dowie się, o czym tu rozmawiamy? Nikt. Panie kapitanie, zaczął na zupełnie innym tonem. Ja panu powiem: według mnie jest to sprawa ciemna. Większość morderstw to sprawy ciemne, ale tylko do czasu. Ja nie o tym. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, jakiś związek chyba nie. Ale mnie się to nie podobało i nie podoba. Pierwszy, panie kapitanie, według mnie postąpił fatalnie. Jak przysiadł się do nas ten agent firmy Freonowej? Chwileczkę. Jakiej firmy? Freonowej. W Hamburgu, panie kapitanie, bardzo często nasze statki kupują Freon. Jest to gaz niezbędny dla działania urządzeń chłodniczych. Saturn, to znaczy chief z maszyny, czyli starszy mechanik, zawsze kupował Freon w tej samej firmie. No i wie pan, większy zakup, to większy rabat. Można powiedzieć, premia za stałe zaopatrywanie się w tym samym źródle. Agent tej firmy, niejaki Zutko, tego właśnie dnia umówił się ze starszym mechanikiem Stanisławem Wronko w Fokusie. Miał mu dać trochę grosza za ostatni zakup. Myśmy o tym i nie wiedzieli, ale jak się przysiadł i wychylił parę kieliszków, to się ze wszystkim wygadał. W nie przyszedł. Jak się potem okazało, Truskawa nie pozwolił nikomu zejść z pokładu i wszystkich oficerów zapędził do roboty przy rozładunku. Wyręczali pierwszego z pokładu. Ale była ponoć draka, cieśla poweselał. Tego jeszcze we flocie nie było, żeby chief z maszyny wyręczał pierwszego z pokładu przy papierkach i dozorowaniu rozładunku. Czy Kowalski znał tego Zutkę? Wnioskuję, że musieli się znać. Inaczej Zutko nie dałby mu forsy. Więc Kowalski wziął od Zutki pieniądze przeznaczone dla mechanika? Niestety. Dlaczego niestety? Bo on te forsę wziął, wszystko z mety przepuścił, mechanikowi nic nie powiedział i co z tego może jeszcze wyniknąć. To ja się boję w ogóle myśleć. Jak to się odbyło? Dokładnie. Normalnie. Siedzieliśmy we trzech, waltka już nie było, a tu podchodzi ten zutko. O ile pamiętam, całkiem trzeźwy i mówi: Witam, Saturna w fokusie. Po polsku. Po polsku. On zdaje się jest takim lewym Niemcem, czyli byłym Polakiem. Diabli wiedzą. Witam, pan Kowalski. Mówi do pierwszego, a do nas nic, bo nas przecież nie znał. Wtedy Kowalski mówi: Cześć, Zutko, co słychać, to moi ludzie, poznajcie się. No i poznaliśmy się. Wronko przyjdzie, pyta Zutko. Może przyjdzie, może nie przyjdzie, odpowiedział pierwszy. A co, powiedział, stęskniliście się za sobą. Poczekamy, pogadamy, powiedział Zutko i zamówił kolejkę. Wypiliśmy. Zaraz potem znów wszarpnął się Sawicki. Jedna kolejka, druga. Sawicki dużo pił? Często. A czy dużo? Dla niego nie było żadnej normy. Inny politrze miałby drgawki. Sawicki po takiej dawce był zaledwie podchmielony. Politrze, zdumiał się Rajski. Politrze. To był fenomen. No więc, kiedy tak przepijaliśmy. A mechanik nie przychodził, gdzieś po godzinie wszyscy byliśmy na ty i zębów parowało już nieźle. Trzymał się tylko Sawicki. W pewnym momencie pierwszy powiedział, Zutko, daj mi tę forsę, oddam mechanikowi. Przecież się znamy. Ciebie na pokład nie wpuszczą, mechanikowi pewnie coś nawaliło, jutro wychodzimy w morze, forsa mu się przyda. Wtedy Sawicki się wtrącił, Zutko, nie dawaj. Do tych monet ma prawo tylko mechanik. Co takiego? Wyknął na niego pierwszy. Czy ty, gnojku, uważasz, że mnie jest potrzebna jego forsa? Ty uważasz, że ja chcę go okraść. I złapał Sawickiego za krawat. Ale Sawicki wziął go za rękę, ścisnął i odsunął na ladę, jakby to było pudełko zapałek. Pierwszy zazgrzytał zębami. Ech, ty! Daj, zutko, nie słuchaj. Co mówi ten gnojek. Ja pan Kowalski znam, równy chłop. Zutko też dobra firma, ja daję. I Zutko wetknął kowalskiemu w garść plik banknotów. Plik. Ile tego było? Kowalski nie przeliczał? Nie liczył. Na oko mogło być około stu dolarów. W markach oczywiście. Jak pan to ocenił? Zawodowa wprawa. Około stu dolarów. Jestem pewien, że nie mniej. Co było dalej? Dalej Sawicki zlazł ze stołka, oparł się plecami o kontuar i, patrząc po sali restauracyjnej, powiedział: Mechanik i tak się o tym dowie. Można by sądzić, że Sawicki nie lubił pierwszego, co? Jego nikt nie lubił, panie kapitanie. To straszny drętwiak. Ale tego wieczora. Jak tylko dostał pieniądze dla mechanika, coś mu odbiło i odstawił taki numer, że gdyby na statku opowiedzieć, to i tak nikt by w to nie uwierzył. Krótko mówiąc, zaproponował zmiany lokalu. Idziemy do piratów, powiedział. Funduje. Ale nikt nie miał na to ochoty. Kabaret u piratów to, wie pan, okropny loch i sama zgnilizna. Wstęp piętnaście marek i ma się za to tylko piwo i goliznę. A jak człowiek chce coś wypić, to musi mieć w kieszeniach wyłącznie forsę. Straszna drożyzna. Pierwszy upierał się, lecz my nie chcieliśmy o tym słyszeć. Wtedy Zutko powiedział, że zna właściciela fokusa i że w gabinecie na zapleczu możemy się całkiem nieźle zabawić. Odszedł od nas na jakieś pięć minut i wrócił z facetem we fraku, który nas prawie siłą zaciągnął do tego gabinetu. Wchodzimy, a tam pod ścianami kanapy. Na środku zastawiony stół, obok otwarta łazienka. Wie pan, taki bajzel na kółkach. Usiedliśmy i dawaj nalewać i nalewać. Nawet nie spostrzegliśmy, kiedy zniknął agent zutko. Ulotnił się jak kamfora. Pierwszy chciał go szukać. Chciał wyjść z gabinetu, ale Sawicki zagrodził mu drogę. Po moim trupie powiedział. Najpierw płacisz, potem wychodzisz. Wyjdę, a potem zapłacę. Upierał się pierwszy. Nie wyjdziesz. No i tak się czas jakiś przemawiali, aż w końcu Sawicki trzepnął pierwszego w ramię, niby od niechcenia, ale Kowalski znalazł się na podłodze. W tym momencie wszedł ten we fraku z rachunkiem. Strach powiedzieć, 264 marki. Kowalski podniósł się z podłogi, otrzepał ubranie, pogrzebał w kieszeniach, odliczył, niech pan to sobie wyobrazi, trzysta marek, powiedział, że reszty nie trzeba. Gdybym tego nie widział na własne oczy, za nic w świecie nie uwierzyłbym, że to niesenne. Właściciel wziął pieniądze, uśmiechnął się szeroko i oświadczył, że wszystko co na stole to nasze i życzył nam dobrego apetytu. Pierwszy utknął z butelką na kanapie w rogu pokoju. Sawicki, jakiś smętny, nie tknął już nawet kieliszka. Ja zdaje się, że coś tam jeszcze liznąłem. No i taka to była opera. Potem musieliśmy go transportować. Kowalskiego, rozumie się. Nie mógł iść o własnych siłach. Taksówka Potem motorówka, no i wylądowaliśmy na statku późną nocą. Na tym koniec? A co? To jeszcze mało. Cieśla poczerwieniał i sapał po długim opowiadaniu. Czy pierwszy powiedział mechanikowi o tych pieniądzach? Nie wiem. Wiem, że mechanik był wkurzony jak sto diabłów, ale nikomu nie powiedział. Z jakiego powodu? Z Sawickim później pan o tym nie rozmawiał? Nie. Nie było jakoś okazji ani czasu. W porządku. Co robił pan wczoraj między czternastą a szesnastą trzydzieści? Wczoraj? Stękałem. Cieśla uśmiechnął się kwaśno. Leżałem w koj i stękałem. Z Bosmanem poprawiliśmy zdrowo przy kartach do nocy, a potem męka normalnie. Waldek świadkiem, że cały dzień chorowałem w kabinie. Czy wczoraj widział się pan z Sawickim? Nie. Nie widziałem go nawet z daleka. Co panu mówi nazwa żelo? To jest pistolet gazowy. Znajdzie ich pan na statku co najmniej dziesięć. Czy pan ma taki pistolet? Ja już z tego wyrosłem. Waldek ma. Inni młodsi mają. Dla nich to prawie jak strzelanie z procy. Zabawka. Czy wie Pan, jak ta zabawka działa? Pewnie, że wiem. Jak się chce komuś dołożyć w ciemnej ulicy, to strzela mu się najpierw w krawat, gaz bije w nos i momentalnie oszałamia. Na jakieś piętnaście minut człowiek po takim strzale staje się workiem treningowym. Można lać, ile wlezie. Ale ten gaz nie wyrządza poza tym żadnej szkody, tyle że oszałamia. Ja. Co mówi się na statku o śmierci Sawickiego? Tego to, panie kapitanie, nikt z nas absolutnie nie może zrozumieć. Bywają kłótnie, czasem dochodzi do mordobicia, ale żeby kogoś zakatrupić, to się po prostu nie mieści w głowie. Aha, jakby się przebudził, niech pan kapitan nie myśli przypadkiem. Że ja opowiadając te historie z pokusa chciałem coś zasugerować. Że niby pierwszy z Sawickim. Tego, no, mieli się na piękku. Ja tylko tak szczerze i otwarcie odpowiedziałem na Pańskie pytania. Proszę tylko, żeby to zostało między nami. Kowalski z Mechanikiem na pewno się dogadają, a ja nie chcę kłaść palców między. Drzwi. Nie podoba mi się. Kiedy ktoś kogoś robi w konia i to wszystko. Poza tym, jakim prawem zgarnia taką ciężką forsę za nic? Przecież freon można brać w odpowiedniej ilości w kraju, no nie? »Dziękuję panu. Może pan iść. Proszę tylko zawiadomić starszego mechanika, że czekam tu na niego. Dobrze. Mówiąc to, rajski bacznie obserwował Antoniego Robakiewicza. »Dobrze, w porządku. Ale czy to koniecznie ja muszę zawiadamiać mechanika o przesłuchaniu? Nie mógłby ktoś inny? Niech pan nie będzie dzieckiem. Co za różnica, kto go do mnie poprosi, uciął rajski. Jeszcze jedno. Czy zetknął się pan kiedyś z cygarami Marki Prima? Pali pan, widzę, papierosy. Tak, palę wyłącznie papierosy. Nie znoszę cygar, odparł ucieśla. Czy mogę już iść? Kapitan Rajski skinął głową przyzwalająco.